Siema, to znowu ja, Skydom, i witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku w karierze Reading w FIFA 16. Tutaj mamy trening Wydra, Armstrong, Warszawa, Hector i Obita. Tu Warszawa sobie słabo poradził, ale w meczu naprawdę wymiatał i zobaczycie, co on tu robił. No masakra, tutaj już spotkania Reading kontra Brentford, czyli pszczoły, taką ksywkę mają, że tak powiem. No i tutaj już rozpoczęcie meczu i zapraszam was na skróty. Tutaj Norut do Warszawa, Warszawa schodzi do środka, Warszawa strzał i ostópka, gol! I to pierwsza bramka naszego środkowego pomocnika. No, nieźle zaczął ten mecz, już w 12 minucie gol. To chyba nasz pierwszy strzał, albo jeszcze był wcześniej chyba środek bramki, ale nie zaliczę tego, okej? Okay? No. Jeszcze cieszę się fani, tutaj powtórka, Norut zmienił obrońców, podanie Warszawa. W ogóle nie wiem, czy dobrze czytam to. Tutaj Gunter do McCleara. McClear tu bond duela. McClear ma dużo miejsca, schodzi, podanie do Warszawa. I gol. No i serio, nie wiem, czy dobrze to czytam, ale nasz środkowy pomocnik znowu zdobywa bramkę po 10 minutach. Więc widać, że jest w formie. Tutaj powtórka, Biduel się pomylił, tutaj McClear miał bardzo dużo miejsca i prostym podaniem do Warszawa i 2-0. Tutaj błąd naszej obrony, Wibe i gol. W ogóle co robi Wibe w Brentford? Rzucił YouTube'a i teraz gra w Brentford. Ciekawe. No ale tu nie wiem nawet co powiedzieć, bo to taki błąd był, że o. Żeby się wywalił, kurde. To by było dobre. Tutaj nasza akcja Warszawa do Orlando Sá. Orlando Sá huknął! I gol. Nawet bramkarz pewnie nie zauważył, jak ta piłka leci tak szybko. Huknął Orlando Sá. I chyba Orlando Sá już jest, ma więcej bramek niż Wydra, więc chyba on będzie naszym głównym napastnikiem. A z Wydry sobie powiemy mu dziękujemy, ale nie wykupujemy ciebie. Niestety. Ale jeszcze to dopiero początek sezonu, więc nic nie mówię. Tutaj zawał. Ogólnie. Spory zawał. Ale okej. Tutaj Norut. Podany do Warszawa. Warszawa huknął i znowu bramka. To już trzecia bramka, hat-trick, więc brawo. Pierwszy hat-trick w tej serii, więc brawo. Piszcie miasta w komentarzach. Co? Nie żartuję. Tutaj John. No tutaj obrońcy się widać, że pomylił i w ogóle bramkarze w ogóle nie bronią coś. Tutaj Fernandez do McCleara. McClear huknął i Warszawa wbija to. Pytam się, jak on to zmieścił teraz. Się poświęcił dla drużyny, bo to mogło się skończyć kontuzją. Patrzcie. Ło, masakra. Tutaj kolejna nasza akcja. Orlando Sá i dupa. No tak blisko było, tutaj już koniec tego spotkania, więc ja wam dziękuję za nie. 5-1, easy win ogólnie. A tu kolejne spotkanie Huddersfield kontra Reading. W ogóle Huddersfield w latach 90 zdobyła pod rząd 3 mistrzostwa Anglii, chyba w 1929 i to tak szło chyba, coś takiego. Dobra, tu już akcja przeciwników strzał i postraszył tylko bramkarza. Tu Hufs, podanie do Chilueya, Chiluel! Nienawidzę takich bramek, no jak to wpada, czemu Al-Habsi tego nie obronił? Al-Habsi, czemu ja zawsze mówię Al-Habsi? Nie wiem, nieważne. W ogóle w tych meczach bramkarze nic nie bronili. Armstrong do Obity. Obita huknął i gol. Co robi Obita w tej sytuacji tutaj, to ja nie wiem, ale okej, zdobył bramkę. No to mu wybaczam, ale powinien być na lewej obronie, a nie sobie w polu karnym stać. Tu był, powinien być Orlando Sá, który chyba był. No ale tutaj rzut wolny dla przeciwników. Strzał! O! Zawał i łapie. Tutaj akcja znowu przeciwników i postraszył tylko bramkarza. Tu nasza akcja Williams schodzi, Potem do Orlando Sá i... Orlando Sá umiera. Potem nasza akcja ponownie, Orlando Sá walczy Orlando Sá, strzał i gol! Brawo, Orlando Sá w drugim meczu znowu zdobyła bramkę, więc brawa. 2-1 w 66 minucie. Więc jest naprawdę dobrze. Tutaj ciężko powiedzieć chyba, kto zawinił u przeciwnika, ale chyba Rolando Satu tak walczył, że to musiała być bramka. Może ten środkowy obrońca, nie wiem. Tu Hufs, tu podanie piękne, tu błąd naszego obrońcy i patrzcie co zrobił Al-Habsi. Czemu on to wybił w ogóle? To była taka prosta piłka. Ale czemu do pola karnego? Czemu? Ja się pytam, tu mamy powtórkę. To już lepiej na... że to... O Jezu, masakra z nim. Bramkarze się zepsuje, tutaj akcja przeciwników i dupa. I 2-2, no zdobywamy tylko jeden punkt, więc tak średnio bym powiedział, ale... Tu mamy trening przed kolejnym meczem, trzeba trenować Armstrong, Warszawa, Hector, Obita i Jorfa i 4 zawodników aż się rozwinęło, więc wow. Nieźle trzymają formę. I tu Reading kontra Preston City. No i jakoś to będzie. Tutaj chyba padło dużo bramek, więc czekajcie na to tylko. Tutaj nasza akcja Biazon, Orlando Sá i... Myślałem, że tu mam w ogóle manualne ustawienia, ale nie wiem czemu. Tutaj... Co ja mam tutaj mówić w ogóle? Armstrong zdobyła bramkę, McCleary pięknym długim podaniem do niego i huknął i bramkarz nie miał szans. I tu mamy powtórkę. W ogóle McCleary dobre strasznie miał podanie, patrz, czy nikt tego nie przewidział, serio? Tu Brian tam pokiwał trochę i... Samobój? Nie, bo spalony. Tutaj miałem zawał ogólnie. Masakra. Tu Biazon, Orlando Sá się rozbiega, Orlando Sá, strzał i gol. Brawo Orlando. Trzeci mecz, trzecia bramka, więc widać, że jest w formie też chłopak. Tak jak Warszawa. Boże, w ogóle jak to się czyta? Warszawa? Nieważne. Tutaj powtórkę. Kolejny naszek jak Quinn do Armstronga. Armstrong strzał, gol. W ogóle podobne do tej pierwszej bramki. 84 minuta, 3-0. Dziękuję, do widzenia. 3 punkty do kieszeni. Tutaj... Tu pokazuję wam jak nie grać w FIFA. No i już wiecie, że tak nie można. Tutaj akcja przeciwników i koniec. W ogóle nie wiem kto tam strzelił, ale nieważne. Tu kolejny trening chyba taki sam jak wcześniej, tak? Armstrong, Warszawa, chyba tutaj dla Warszawa, chyba tak? Zmieniłem coś, a nie, mijanie przeciwników tak samo, więc spoko. A tu już kolejne spotkanie Leeds United kontra Reading, czyli drużyna, można powiedzieć, że kanał futbolowy, bo też prowadzi serię z kariery właśnie Leeds United, więc spoko. No i zaczynamy, zapraszam was na skróty. Jo. Tutaj Dakara, boom. I Mika tego nie obronił. Powiem, co za debil. Jak w ogóle ten transfer jest w ogóle nieudany. A, szkoda mi tych pieniędzy, które wydałem, ale każdemu błędy się zdarzają, więc nic tego z tym nie zrobię. Będzie pewnie trzeba go sprzedać, chyba że odzyska formę. Może inna liga i nie może się wczuć. Tutaj bijam, mołat i zawał. Tutaj nasza akcja. Orlando Sá dostał podanie od Armstronga. Orlando Sá i nie zdobywa 4. bramki w 4. meczu. A szkoda. Tutaj Dakara, Bernal i 2-0. Bernal chyba jest w ogóle kupiony w tym sezonie, więc nice. Orlando Sá. Tutaj Armstrong obraca się. Armstrong i 2-1. Czy będzie comeback? Comeback Izrael? Zobaczymy. I królewscy zdobywają bramkę, więc git. Powtórka. Orlando Sá zbiega tutaj. Odbije się od obrońcy i Armstrong wykorzystuje tą sytuację. Tutaj nasza akcja. McCleary zbiega na prawą stronę. Strzał i słupek. A akurat w tym momencie, w 80 minucie, a tutaj błąd naszego, nie wiem kogo, Fernandez i Botaka zdobywa bramkę na 3-1 i przegrywamy chyba pierwszy ligowy mecz, więc jest słabo. Mam nadzieję, że to na naszą formę nie wpłynie za bardzo i na nasze miejsce w tabeli. Tutaj powtórka, no Fernandez się pomylił, też go raczej nie wykupię, więc spoko tutaj. Tutaj nic i koniec meczu. Tutaj trening jeszcze mamy, Armstrong. Chyba taki jak zawsze, tylko stwarzanie szans dostał Warszawa. Tak. No i tyle. A tutaj mamy jeszcze Puchar Capital One z Christian Power kontra Reading. I wygrali oni. I tutaj z wami się żegnam, bo to koniec odcinka. I dzięki wielkie za ostatnie dobicie 12 lajków pod ostatnim filmem z challenge'u ze Strajzerem, więc dzięki wielkie, na razie, cześć i czołem. Subskrybujcie! Pamiętajcie, na razie, cześć.